Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Awaria oczyszczalni, na skutek której do Czarnej Hańczy wypłynęło około 2,5 tysiąca metrów sześciennych ścieków, spowodowana była zapowietrzeniem nienależycie eksploatowanej pompy i źle działającej zastawki. To jednak nie wszystko. Praca urządzenia objęta jest bowiem automatycznym monitoringiem, ale dyspozytor oczyszczalni beztrosko ignorował jego wskazania. Pytany telefonicznie przez prezesa PWiK-u o awarię, kłamał, twierdząc, że wszystko jest w najlepszym porządku, choć w oczyszczalni już byli inspektorzy WIOŚ-u. Później tłumaczył prezesowi, że zawiniła rutyna. Czy faktycznie tak było? Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej bardzo szczegółowo przedstawiono przebieg zdarzeń z piątku 27 lipca. O 20.50 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej zawiadomił Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, że u ujścia Czarnej Hańczy do jeziora Wigry znajdują się śnięte ryby, a na rzece widnieje rozległa brunatna plama. Informacja ta trafiła do urzędników ratusza, naczelników wydziałów ochrony środowiska i spraw obywatelskich. Odpowiedzialny za ochronę środowiska Jerzy Gałązka natychmiast kontaktuje się z prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Ten przebywa jednak poza Suwałkami, więc telefonicznie rozmawia z dyspozytorem i słyszy, że w oczyszczalni wszystko jest w najlepszym porządku. Leszek Andrulewicz uzyskaną informację przekazuje naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, a ten prezydentowi Rankiewiczowi. O 21.24 starosta powiatu suwalskiego kontaktuje się z prezydentem miasta w sprawie zanieczyszczenia. Ten jednak na podstawie informacji od naczelnika Gałązki twierdzi, że źródłem ścieku nie jest suwalska oczyszczalnia. Ma jednak wątpliwości. Osobiście kontaktuje się z prezesem Andrulewiczem i żąda natychmiastowej weryfikacji tej informacji. O 21.47 sprawa jest jasna. Wstępnie podczyszczony ściek przez kilka godzin spływał korytem Czarnej Hańczy do Wigier. Około 22.00 zostaje przywrócona normalna praca oczyszczalni. Pół godziny później prezydent Suwałk zarządza zebranie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wyznacza termin na sobotę na 10 rano. W miejscu awarii pracują środowiskowi inspektorzy, a nad rzeką strażacy. Spotkanie sztabu kryzysowego rozpoczyna się od wizji lokalnej w oczyszczalni. Okazuje się, że wyciek rozpoczął się o 15.25. Trwa ponad 6 godzin, a każda godzina to ponad 400 metrów sześciennych ścieku. Przez nieco ponad 6 godzin, jak wyliczył sztab, do rzeki trafiło około 2,5 tysiąca metrów wstępnie podczyszczonych nieczystości. Dzięki zaporom ustawionym przez strażaków do Wigier trafiło ich znacznie mniej, ale i tak znaczna ilość fosforanów zabójczych dla organizmów wodnych płynęła do wód jeziora. Prezydent żąda szczegółowego raportu i daje czas na jego sporządzenie do poniedziałkowego poranka. Zobowiązuje też przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji do audytu istniejących procedur awaryjnych i bezwzględnego opracowania ich na nowo. Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego i Straży Rybackiej monitorują jezioro. Zbierane są śnięte ryby. Do utylizacji trafia ich 120 kg. W sobotę przed południem wydany zostaje ratuszowy komunikat o awarii i jej skutkach. Prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji składa rezygnację, ale prezydent jej nie przyjmuje. Szef miejskiej spółki powołuje komisję do wyjaśnienia okoliczności awarii. Ta ustala, że powodem jest zbieg kilku zdarzeń. Zapowietrzeniu ulega jedna z pomp, która nie odprowadza wymaganej ilości podczyszczonego wstępnie ścieku do odrębnego zbiornika. Dyżurny dyspozytor ignoruje wskazania monitoringu. Podległy mu operator, mimo obowiązku, nie sprawdza przez wiele godzin stanu zbiorników i przepływu ścieków. To jednak nie wszystko.
Okazuje się, że kluczowe urządzenia nie były należycie konserwowane i naprawiane przez wiele lat. Wadliwa była nie tylko pompa, ale i zastawka mająca blokować wypływ nieczystości. Zdaniem prezesa PWIK-u Leszek Andrulewicz jest nim od 4 miesięcy. Odpowiedzialni są za to dyrektor do spraw eksploatacji oraz kierownik oczyszczalni. Osoba na stanowisku dyrektora jeszcze przed awarią, z końcem czerwca, dostała 3-miesięczne wypowiedzenie. Kierownik oczyszczalni traci stanowisko, ale jak twierdzi Leszek Andrulewicz, jest dobrym fachowcem, więc pracy nie straci. Będzie potrzebny. Dyspozytor dostaje dyscyplinarkę za karygodne zaniedbania i świadome wprowadzenie prezesa spółki w błąd. Jak wyjaśniał Andrulewicz, dyspozytor twierdził, że nie ma awarii w czasie, gdy w oczyszczalni pracowali już przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dyżurny operator, który przez kilka godzin nie odwiedził miejsca przepompowywania ścieku, traci premię. Reasumując, zaniedbane urządzenia i zaniedbania ludzkie doprowadziły do sytuacji, która mogłaby skończyć się ekologiczną katastrofą. Zapobiegła jej czujność mieszkańców terenów nadrzecznych i wędkarzy. To oni pierwsi podnieśli alarm. Na wysokości zadania stanęli, jak zwykle, strażacy. Przez wiele godzin intensywnie pracowali inspektorzy ochrony środowiska, straż rybacka, pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego. Po opanowaniu awarii inspektorzy sanitarni nie zbadali pod kątem bakteriologicznym wody z rzeki i z Wigier w miejscu ujścia Czarnej Hańczy. Nikt nam takiego badania nie zlecił, skwitowała pytanie radnych powiatowa inspektor sanitarna Elżbieta Bednarko. Nie mamy takich kompetencji, by zrobić to bez zlecenia na własny koszt, wyjaśniła. Zdarzenia z końca lipca bezlitośnie obnażyły wynikającą, podobno z przepisów prawa, ułomność inspekcji sanitarnej. Okazuje się bowiem, że bada ona tylko wody w kąpieliskach zgłoszonych przez ich organizatorów. Takie są w rejonie suwalskim 3. Zalew Arkadia, plaża nad Jeziorem Krzywe i plaża PTTK nad Wigrami. Pozostałe miejsca są pozbawione jakiegokolwiek nadzoru sanitarnego i z rekreacji korzystamy tam na własne ryzyko. To nie jest jedyna dziura prawna systemu nadzoru sanitarnego. Zaledwie 2 lata temu mieszkańcy jednej z podsuwalskich wsi, zgłaszający długotrwały, kilkumiesięczny brak dostępu do wody pitnej, otrzymali od służb sanitarnych odpowiedź, że brak dostępu do wody pitnej nie jest sprawą służb sanitarnych, które mogłyby zająć się sprawą, gdyby woda była na przykład skażona, a skoro jej brak, to nie ma żadnego zagrożenia. Teraz skażenie wód i zagrożenie zapewne było, ale zabrakło zleceniodawcy skłonnego sanepidowi za badania zapłacić. Tak było do minionego poniedziałku. Prezydent Renkiewicz podczas sesji zobowiązał przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji do pokrycia kosztów zbadania wód w miejscu objętym skutkami awarii. W ocenie instytucji monitorujących środowisko Czarnej Hańczy i Wigier nie doszło do katastrofy ekologicznej, ale zarówno inspektorzy ochrony środowiska, jak i służby Wigierskiego Parku Narodowego podkreślają, że skutki awarii dla fauny i flory jeziora mogą pojawić się dopiero za jakiś czas. Póki co nic katastrofy nie zwiastuje. Jak będzie, pokaże czas. Winnego awarii ustala suwalska prokuratura.